Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, o poranku, oczywiście w grze. Ja jestem Konradowi, co to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley i dzisiaj kontynuujemy naszą poprzednią podróż do stacji Fabryka Maszyn i Miasto oraz po drodze, aby zostawić wagony na miasto południowo-zachodnie. Tą oto lokomotywą zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Weźmy tylko, czy po spaniu się nam czasem tu nie zahamowało. Właśnie. Lokomotywy się lubią same zahamować w trakcie spania. Więc należy o tym pamiętać, aby odpowiednio zadbać o to. Nawet same się wyłączyły. Siadamy tutaj, luzujemy, odpalamy. Siadamy tutaj. Odpalamy. Luzujemy. No i cóż, witamy się z gąską i ruszamy, nie? Ciężko idzie. Myślałem, że gdzieś jest hamulec zaciągnięty, ale chyba jednak nie, bo się za ładnie toczy. Dobrze. Wracamy. Wracamy i kontynuujemy. Czyli tak, najpierw na CSW zostawiamy, a potem jedziemy wyżej na MF. Taki jest dzisiejszy plan. Może z CSW nawet coś jeszcze na MF weźmiemy. Wszystkiego się przekonamy po drodze. Nie, nie weźmiemy, bo będziemy zbyt bardzo uszkodzeni, no tak. W porządku, w prawo i w lewo, czyli standardowy nasz wyjazd stąd. Dajemy sobie przedostatnią pozycję oczywiście. Jeżeli mniejsza różnica pomiędzy czerwoną strzałką a białą strzałką, tym więcej mocy możemy dać, bo wtedy silniej się mniej czuje. 50, ale tu chyba było 40 na tym zakręcie. Dobrze, już się musimy rozpędzać, bo inaczej będzie kiepsko. Kolejny bieg, ale czy to dobrze, to nie wiem. Widzimy końca składu, więc do końca nie wiemy, co się tam dzieje, drodzy Państwo. Więc jedziemy trochę w ciemno, zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystkie wagony za nami jadą i po drodze się z nimi nie stanie i nie zostaną gdzieś w szczerym polu. Na razie walczymy z prędkością. A jak to się utrzymywać? To jest chyba najcięższy etap naszej przeprawy. Początek właśnie. Tu jest 2,5%. My tu odbijamy dalej w prawo. Potem już powinno być lżej. Gdzieś tam koniuszek naszego składu, nie? Widać.
To oznacza, że wszystko za nami jedzie. Górska przeprawa, tak to wygląda. Musi być ciężko. Ostatnia podróż. Ale mam nadzieję, że jednak nie. Jednak dojedziemy w całości. I nie będzie to nasza ostatnia. Jakby gdzieś zostały wagony, no to już ciężko by było je znaleźć. Będzie fajne przełamanie, to może będzie widać koniec. No widać lokomotywę. To sobie jedzie. No to wszystko jedzie dobrze, wszystkie wagony mamy. No widać chyba koniec kładu, nie, jeszcze tam jedzie. O, chyba widziałem koniec. A szczerze przyznam, że chyba to jest najdłuższy skład ze wszystkiego, co mieliśmy. Cię nie zdziwił. Oczywiście w tym sezonie, bo w poprzednim mogły być dłuższe. Czterdzieści będzie więcej, a no tak, bo to już jest wyrównanie, ładnie. Okej. Okay. Wjeżdżać od NE czy od E? To jest pytanie. Chyba od E, typowo no E. Czyli od wschodu. Właściwie cały czas prosto i w prawo. Jest spinaczka. Nie da się ukryć. Dziesiąt i będzie więcej. Zanim będzie więcej, zanim ten skład wyjedzie, będzie hamować.
musiałem podkręcić. Widzicie właśnie? Już mniej więcej była mniejsza różnica, więc aż tak się nie grzało. Nadęte kolenia. Tu już nam prędkość trochę spada. Trzeba spuzować. Będzie 40. Dajmy, że mamy bardzo długi skład, więc dużo się popełnia przewód główny. Sama w cylinder hamulcowy wolniej wchodzi. Plus 1-2 my tu w lewo uciekamy, jeszcze się upewnimy, tak. Na pewno w lewo. Mniejsza moc. Na pewności. Dosyć ostry łuczek. Niby 70. Ładnie w lewo ucieczka. Super, nie jedziemy w kierunku IMA i CM, tylko odbijemy sobie ładnie na SM. Rozpędzamy się. Zamy się. W końcu mamy na to przyzwolenie. Chwilowe, bo chwilowe, ale mamy. Ktoś tam nie powiedział, że taki skład nie może jechać 60. Może. Oczywiście w tym symulatorze.
Minicie, jedziemy 60. Ład sobie ładnie daje radę. Nawet i 120 niby to można. Lepiej nie ryzykować i tak już 70 jedziemy. Prawo w prawo i w lewo przed SM trzeba pamiętać, żeby dobrze skręcić. Ja bym tu już odpuścił mocy. Mamy paliwo, mamy, dobrze. Wentylator się wyłączył. Siedemdziesiąt. Użyjmy trochę hamulca dynamicznego, aby ostudzić zapały lokomotywy. Może i nawet trochę więcej. Już prawie jesteśmy. Najgorszy będzie powrót na piechoty na tym CSW, tak mi się coś wydaje. Ale wystarczy chwilowo tego hamowania. Wiem, że to jest ciężkie miejsce do zjazdu tutaj. Teraz na nie wjeżdżamy właśnie. Jest od razu rozpędzenie, a potem wita nas tą 60 i 40. Chyba 40, czy tylko 60, już nie pamiętam właśnie. Wiem, że tu nie fajnie się jechało. Właśnie jest ta 60, o której mówiłem. Mówimy wręcz zwykłym hamulcem zespolonym. Już nie przesadzając, żeby nie przegrzewać hamulców. Lewo nawet mamy 50, widzicie? Nieźle. Okej. Użyjmy dalej zwykłego zespolonego hamulca. My się tutaj. Teraz dalej trzeba jechać w lewo przez FM i OWCW.
użyjmy go troszkę mocniej, bo nie możemy oczywiście cały czas jechać na zaciągniętym hamulcu, bo się przegrzeje. Luzujmy. Sprawdźmy, czy cały skład się przemieszcza, tak jedzie za nami cały skład. Ładnie. Tu w lewo, zobaczmy tylko do ilu tu będzie. Dalej 50, dobrze. Zluzujmy. W prawo? Może być. Grunt to przejechał przez to FE. Żeby się nie znaleźć zaraz na torze kolizyjnym z czymś. Prawo, lewo, super. Ładnie jest ustawione. To teraz możemy troszkę przyjrzeć na tłoki. Czterech klatki, to pewnie przez to, że mamy długi skład, nie? Też przy okazji. Ostatnio chyba jechaliśmy do OWC, czy są OWC, jakoś tak to było. Teraz będziemy się... Nie, teraz przejeżdżamy przez OWC. Okej. To przejeżdżamy przez OWC. Rodujemy oczywiście przejazdy. Czemu tak? Żebyśmy się właśnie w tamte wagony byśmy wjechali. Okej. Uwierzcie mi, drodzy Państwo, że ciężko by było wyhamować takim składem, naprawdę. Przejeżdżamy sobie dalej na spokojnie. Skład ładnie się buja na prawo i na lewo. Jak ładnie. Jest w prawo. O, w prawo 30. Nieładnie, nieładnie.
żebym przedobrzył z tym hamowaniem. 20. Nie no, nie 20, 30, panie. Że przesadziłem. Właśnie o tym mówię, że długi skład i się ciężko właśnie dohamowywuje w takich miejscach. Ale jaja toru nie było. Przez chwilę myślałem, gdzie ja jestem. Ja toru nie ma. Już zdurniałem, tak mówię. Bez koziołka, bez niczego, albo coś się nie wczytało, albo może nie powinienem tędy jechać. Teraz jesteśmy tutaj, w tym miejscu. My musimy przejechać na kolejny rozjazd. Trzeba odpiąć lokomotywę i wjechać w odpowiednie miejsce. W lewo, tylko w prawo, dokładnie. Jest tutaj naprawa? Jest naprawa. Dobrze, fajnie. A tu tam pojedziemy potem, naprawimy tą jedną lokomotywkę. Ach, my tam nie jedziemy. I troszkę przyhamować trzeba było. Abym mniej więcej mógł. Mogło zobaczyć, w którym miejscu się zatrzymać. Może i tak w sumie nie zobaczą. Myślę, że to powinno wystarczyć w zupełności. Teraz zgasimy te lokomotywy, aby oszczędzić paliwko. I pójdziemy tutaj. Równie. Równie kawalątek dalej. Czy ja będę w stanie przepchnąć tą lokomotywą ten cały skład kawalątek dalej? A tylko, że tamte lokomotywy trzymają ten skład zahamowany. Nie. To nic nie da. Trzeba lecieć jeszcze tutaj.
To jest, widzicie, drodzy Państwo, właśnie takie manewry, nie? To się pod górę zaczyna. Pewnie kawalątek, niedużo. Wystarczy. Tak, tylko zgaś. Zaraz nie zgasisz i tyle, co będzie. Paliwo wyparuje. Dobrze, teraz jest w porządku. Odłączamy to. Włączamy to. Mamy tą lokomotywę, bieg wsteczny. Ja to miała zostać na C3 i... Powjeżdżamy na wprost. Po prostu. Jest ta zwrotnica, tu jest. Rail Valley Unity Error. Super. Cóż, drodzy Państwo, widzimy się już w kolejnym odcinku. Niestety, chciałem to jednak dokończyć. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.